Hej, siemanko, Ksyron z tej strony i Bilon po lewej. Zapraszam na otwieranie 80 paczek. Ktoś ma za dużo kasy. Dobra, od których zaczynam, Bilon? Zwykłe, gobliny? Zwykłe. Zwykłe, okej. Okay. Czekaj, jakie przewidywania? Dobra, więc tak. Ilość wispów zwykłych? Wispów zwykłych? 10. W 40 paczkach. W 40 paczkach. A ile legend? W tych zwykłych. Zwykłych? 40 paczek. Obstawiam 3. Jakbyś miał 3, to by było nawet całkiem fartowne. Ja obstawiam. W sumie w tych 80 paczkach obstawiam 5. 6 legend. Z tym, że w tych pierwszych paczkach będzie 4. Okej, okay, dobra. Tych... Miejmy nadzieję. To 4-2. To było dość optymistyczne. Wydaje mi się, że jest 1% na legendy z każdej karty. Dlatego jest średnio 120 paczek legenda. No, jak ostatnio otwierałem, to trafiło. W 4 mi trafiły 3, więc. Ale tak sami 20-0, więc. Swoją drogą, nigdy w życiu nie miałem dwóch legend w jednej paczce, a nie wiem, od samej bety chyba z 1000 tych paczek otworzyłem. Dobra, patrzymy. Szczęśliwy. Uuu, pierwsze całkiem spoko. W sensie niezwykłe, nienawidzę paczek, w których ma 4 zwykłe karty, jedną rally, koniec. Przynajmniej spoko. Złota. Stary, będziesz tyle zasłużył, że zrobisz sobie wszystko na złoto. No biorąc pod uwagę, że już większość kart mam, znaczy, no, oprócz legend tam, epic. Zresztą epiki bym mogły, te dwa Blood Knighty bym chciał, żeby wypadły. Perdy i brakuje tych właśnie Blood Knightów, okay. Muszę zrobić, co, tak? co 10 paczek bierzemy inny cardback, zobaczymy, który jest najlepszy. Który jest najszczęśliwszy? To dużo różnicy robi, wbrew pozorom. Dobra, póki co jak ty mam, także... Oprócz tej złotej, tej co tam wypadła, ten... No, jest jedny rare. Tylko to. Praktycznie same niegrywalne karty ze wszystkich paczek lecą. No, ale ten track był przez chwilę wygrywany. Wow! Ha. Jeszcze? To było całkiem niezłe. No, ale złota, a, jest złoty test. Złota, dwa rare, epic. No w sensie, stary, bardzo dużo dustu, nie? No, ile masz? Patrz na dust, tak? Wykraftujesz, legendę wykraftujesz, tak? No, słuchaj, 200 dustu z jednej paczki. Ej, dobra, jeśli zbierze się dust na legendę jakąś złotą, to kraftujemy. Tylko złotą legendę. Chyba. Ty no, 200 dustu za jedną paczkę, to jest mega dobrze. No, na przykład za to masz tylko 30. Dzięki. Przykro mi. Więcej chyba niż 30. A nie, no, 35. Wow, yeah. Znów. Ej, bardzo często... Zauważyłeś, bardzo często jest epic i rare, nie? Nie wiem, no, może, epic, tak. może raz w życiu miałem, że dostałem epic, a nie dostałem niebieskiej. No, często jest tak, że epic, że no, zgadza się. No, paliusz. Samo żery. O, czekaj, pamiętam, czy ta karta była kiedyś OP. Nie pamiętam, kurde, co nas... No, czym się wydaje, wydaje mi się, że w becie ona była mega OP. A, wiem, tam nie było tego napisu, że w miniona to wali. Aha. Tylko... Ooo, yeah. Pierwsza legenda, jaka... O, nie, ten napisa nie miałem. Złota! Złota! Złoty scenariusz, czego nie miałem, a tutaj stary. Złoty... O, zajebiście. Swag, ej, kurde, wykorzystam limit farta na tym twoim koncie i potem wrócę do siebie i będzie sam gówno. A, co mi przykro? Chciałeś? Jestem, no nie, ej, dostałem 2 złote legendy w całym życiu, no. I to jest trzecia, i to jest na twoim koncie, to jest... Czekaj. Dostałem złotą Sylwanę, dostałem złotego Lewiatana, więc teraz złoty scenariusz, spoko. To był konkret. Mówiłem, że jak 4 legendy tutaj miały być, tak? No. Holy Wrath i Siphon Soul. No, biorę ki. No co, jedna legenda jest, ale złota się liczy jako 2, no nie? Okay, no pewnie. Zmieniamy cardback. Ale to był szczęśliwy, to może nie zmieniaj. Ale boom. Dawaj. Świętujmy nowy rok, dawaj. Ten? Dobra. Może być. Na 10. Po 10 możemy zmieniać, okej, spoko. Tak, po 10. Dawaj teraz 10 gobliny. Albo dobra, w sumie nie, bo... Ale gobliny mają zawsze ten sam cardback, to jest głupie. A nie? One mają chyba zawsze ten. Patrz, a co nie wiem, w sumie, no spróbuj. A nie, dobra, dawaj mi zwykłe... No zobaczmy później, ale wydaje mi się, że one zawsze mają taki sam. To jest głupie. Dajmy klasyki, bo żeby później nie pomieszać, wiesz, nigdzie. Dworer. Coś czuję, że jak my będziemy dust robić potem z tego, co mi kompa zwiesi. To może być z 5000. Bo on zawsze laguje, nie? Ten dust przy tym. Znaczy, nie wiem w sumie. Prawie zawsze się laguje komp. Jak ma tak dużo dustu i wciśniesz, to ta animacja jest taka, wiesz, zwiecha i dopiero potem coś tam się dzieje. No, tak może być, tylko... chodzi mi o to, że weź sobie tych... tam na przykład, wiesz, Amas i tak dalej, oni mają po 150 tysięcy dustu, no. Człowiek. Jakie te wpaczki są fartowne? Ile ty masz epików już? Złoty epic, what the fuck? I przecież ty masz dwa giganty, to... Nie, ty chyba z 5 epików dostałeś w tych 13 paczkach. Plus złotą legendarkę, no comments.
Co za jazda. Ty, ten koleś chyba jest trzeci albo czwarty raz. Czy no jak zaraz się zaraz już polecam w jednej partii 3 to. No i coś, był jakiś Wisp w ogóle, może jeden dopiero. Nie wiem, no, patrzyłem. Później będzie można przeglądać, jakiej karty najwięcej dostaliśmy, nie? No, co my. Będzie masakryczny, bo akurat cały Dust miałem odczarowany przed. Znaczy w sensie. Dustu tam może jest tam, nie wiem, 300, może 200, nie wiem, ile tam jest Dustu, ale żadnej karty do odczarowania nie ma, także. Ty, ten pirat też, nie? Bo dwie najczęściej powiem z kart na razie, albo coś przeoczyłem. Ale czy piraci są co chwilę? A co chwilę jest ten magik niebieski? Bo pirata ani razu nie użyłem w deku takim normalnym, nie na arenie, nie? Ani razu. Jego widziałem, jak w Roglemie grę, go miałem jakiś czas. On jest nawet dobry, chodzi po jedną kopię jak masz. Po prostu gra w głowę z tymi poisonami za darmo praktycznie. Taki dobry, dobry finisher. No, no, on to wiadomo na przykład do roga, rogiem nie gram, no. Ja byś zobaczył moje level na rogu, to nie wiem, czy 30 jest. No nie, czy 20 jest, a to takie 30. Okej, okay, no wroczny kart był jakieś nie na miejscu, bo sam bardziej dostał. No czy okej, okay, złoty pik nie jest zły, no nie? Ale większość paczek była bardzo standardowa. Dawaj tą pierwszą, jaką tam mogę. Tą? No pewnie, klasyki, człowieku. Klasyczne, na klasyczne paczki. Mamy klasyczne paczki, no to... Dobra. Ty, bo jeszcze muszą się trzy legendy trafić, żebym wygrał. No i stary patrz, pierwszy od razu epic. Tam też tak było, w tym Lunar New Year. Ale w Fortnite miałem chyba dwie, tak mi się wydaje. Z druidem w sumie jest mi to tam obojętne. Głównie gram wiem wojownikiem, więc... Tak, ja wojownikiem grałem dość sporo na początku, później przestałem jakoś. Nie wiem, jak... Ouu, druga legenda. Ouu, Harrison Jones. Wiem, Harrison Jones. Miałeś go? Był, tak. No ale 400 było, nie? Nie. Harrison Jones. W sumie to jest chyba tyle samo, połucy za złotą epik, nie? Nie odczarowałem się tego epika, więc nie wiem. No teraz mam złotego... Za epic jest na pewno... Nie, mi się wydaje, że odczarowanie... Za epic jest 100, ale złoty epic chyba też masz 400. Mi się wydaje, że 200, bo... Tak na przykład... No nie wiem, w sumie nie wiem. To sprawdziły, skoro za odczarowanie zwykłej karty masz 5, a złoty zwykłej masz 50. Dziwnie rozumiecie, no wiem, że z epikami tak nie jest, nie? Ale 400 chyba jest złoty. Tyle samo co za legendę. Za epic spoko by było. Ale w sumie jak się nie mylę, to... 1000 dustu za złoty epic. Ty, ale wiesz, ale tak samo... Stary! Jaki fart, ej, zwykle 3 legendarki już w 27 pakietach? Mega dobrze. I jeszcze epic. Znowu Doomhammer. Chyba więc jeden pójdzie na pył pewnie. Miałeś Grulla? Chyba nie, raczej nie. Ja nie pamiętam, że Grulla kiedyś... Zresztą nie grałem go w jakimś tam jajcarskim deku. Tak chopię kiedyś chopię z ten, na... Na... Chyba to był Constructor, już nie pamiętam, ale właśnie z tym... Oh fuck! Czwarta, nie? Leroy, Magic, nie? Magic, czwarta. Czwarta, nie? Czwarta w 29 paczkach, to jest zajebisty farta. Masz coś, co 7 paczek legendę? Już będą 4, mówiłem. Już 4, ty. A stary poczyny paczek jeszcze jest. Hej! Zapomniałeś zmienić ten. O nie. Bo też może nie zmieniać. Ej, ale stary, ale dwie legendy staliśmy na tym kartbacku. To nie zmienia, jest bardzo dobry, to nie zmienia, jedź dalej. Z tego prosty wniosek, że... Szczęśliwy. No, szczęśliwy kartback. Okej, może ta paczka nie była zbyt szczęśliwa. No, ale... O, 13 było spoko, więc 12. Epic znów. Myślę, że znów Doomhammer. O, oh, jest Wisp. R1 z World of Justice. Nie, Padziew. No może worelki, przegapiłem to. Myślę, że Snipe to jest też rzadki sekret. Snipe to jest rzadki sekret? Nie, właśnie nie jest. Myślałem, że jest. Jaki jest rzadki sekret? A to Misdirection było niebieskie. Myślałem, że tego Snipe'a to ludzie tylko na arenie grają. Już naprawdę mają badziew do wydania. Złoty Lepergnom. Swag. Ej, chyba nie mam żadnego złotego Lepergnoma. Czy upgrade? Tak, złota. Tak, złota upgrade. Ej, ciekawy czy jak masz swag, masz zwykłą broń, nie? Mhm. I gra w złoty upgrade. To ulepsza cię na złota? Nie, czekaj, przecież złota broń wygląda tak samo, czy nie? Nie, inaczej wygląda w tym okienku. Nie, jak znajdziesz, na pewno inaczej wygląda. No, musi być jakaś animacja, każda złota karta ma jakąś animację. No tak, ale on nie jest tylko w ręku, nie? W sensie głupie, zresztą jest dalej animowany. Teraz nie pamiętam, zaćmy. Nie mam pojęcia. Chyba jest dalej animowany, znaczy, że jak masz zwykły topór i jego ulepszy... To ja się powiem pytać ciebie, jak to wszystko działa, nie ja, nie ty mnie, więc... Padzie. Ostatnie dwie paczki, ostatnie jest złota legenda kolejna. Ale ostatnio to ja ci mówię, w jakiej kolejności otwierasz, okej? Okay? Dobra. Jeszcze 1, 2, 3 to są te u góry, od lewej do prawej i 4, 5 są te na dole. No więc poruszy na 4, tylko tak, żeby się nie najeżdżał, żeby 4. Nie było widać. Tak. 1.
5, 2 i 3. Heee, lipa. Jestem. Ale mamy Windfury 1-1, więc wiesz. Ale czekaj, to teraz. To ile 4 legendy było, nie? Tak jak 4 mówiłeś. Legendy, tak. Razem miałbym mówiłem... 6, to nie wiem, nie chcę ci martwić, ale tu będą tylko 2. Właśnie tak ma być, no tak wtedy bym zaczął, że po prostu wiesz. Bo wtedy będą 4. Że po prostu po jednym olać tak tego. Ale olać, stary... olać. Ale ten co? Złoty scenariusz, stary, to było przygięcie. A czekaj, ale daj na chwilę back. Zazdrość. Daj back i wróć na ten. W kolekcji zobacz, czy miałem. No przecież tam sprawdzać, czy te legendy się. Legendy w sumie, tam inne to tam wiesz. No scenariusza nie miałem, tak myślałem. Tu będą jeszcze 2. Lurea nie miałeś? Harrisona Mosdrygo? I Grula? Też nie miałeś. No to stary, uzupełniłeś swoją kolekcję o stronie. A Epic? Epic jeszcze zobacz? Trzy nowe te. Trzy nowe karciochy. Epiki? U Polka coś jest, widzę. Czekaj, daj po kolei wszystkie, bo tam. Ale to są nowe, aha, bo. Force of Nature dostałem, dobra. Trzecie, no tak myślałem. Tutaj nic, tutaj chyba też nic nie było. Też nic nie było. Są to czasy tak. Tą babkę dostałeś jedną? Kabala na pewno? No tutaj jest. Oba Dumhammery z tych paczek dostałeś. Widzisz, patrz, 400, lecę za legendę. Za design. Ale to co? Złoty, tak? No mówię, złoty, lecę za legendę. Tu chyba nic. Tutaj nie wiem, co dostałeś. Brawla? Nie. Nie, to tego nie dostałem. Chyba, że tego, tą broń, ale... Czy jeszcze jakieś... O, tu gigant to się było. Nie miałeś ich w ogóle? Nie. Giganta nie miałem, nie, bo... No to elegancko. Miej do kraftowania. No, szkoda, że... Szkoda... Ty, to już... Znaczy na złota legenda 3200, tak? 2600, to po tych paczkach to będą będzie, bo z goblinów jest mniej kart, więc prawie wszystko pójdzie na disenchant. Okej, patrzymy. Daj, masz jeden strzał, tak jak mówi... O, czekaj, rzeczywiście jest cardbox normalny. Myślałem, że jest ten goblinowy zawsze. Okej, okay, pomyślałem się. To dawaj, może dlatego, że akurat miałem wtedy ubrany ten cardback z goblinów i myślałem, że... Które? 5, 1, 2, 3, 4. Co? Ale jest mogą. Okej, okay, teraz masz jedną szansę. Musisz od razu trafić w rzadką. Rzadką od razu? No dawaj. 3. Ale Epic też liczy, nie? No. Tu jest. Uuu, same pudła. Ej, Tree of Life, miałeś to? Jedną chyba. Super karta. Dawaj, kolejny strzał. 1-0 dla mnie, jak nie zgadniesz, to dla mnie punkt. Właśnie chcę szansę na wygraną. No nie, okej, okay, ale sobie czekaj, liczą się złote, rare i epic i legendarki. Rare i wszystko złote. Ta po wszystko... prostu, jak jest zwykła, to mój punkt. 1-0 dla mnie na razie. 4. Ale to wygrasz, to wiadomo, że większą szansę. 1-1. Niekoniecznie, bo widzisz, czasem jest kilka takich kart. Wow. O. Nice. Złote rare i zawsze trzy. 3. 3? No widzisz, stary paczek. Fajne, dla mnie, dobra. Dla ciebie. Ej, to nie fair, bo pod Valery są. Ej, a ty dalej masz... Teraz chcesz, żeby były te zwykłe paczki. Który? 1K. Pudło. Po 2. O, teraz mi ciężko trafić było. To 5. Kłosek, kurde, na raniu. A. I też tylko jedna była, a nie dwie było, jeszcze złota. Chyba będzie pyłbok, bo mi się wydaje, że się go nie gra w żadnym deku. No, dawno nie było legendy, co? 1. Oh yeah. Po 3, tak? Mhm. To 2. 2? 2. Pudło, 4-3 dla mnie. A, to miałeś tylko jedno, niestety. Ej, podwójny olej. Ła, to będzie pył. Badziew. Dawaj coś, z tego gubliny mają jakieś gówniane te paczki. 0 epików. 2? A no, tam nie było wcześniej, to musi być teraz, nie? No kurde. 5-3. O, miałeś 2 szanse. O, Clockwork, drugiego? Nie, miałem go. Wykraktowałem drugiego w sensie. A, fajnie, to jest fajna karta. Teraz 2. Dalej 2. Kiedy się trafi. 6-3. Coś tam będzie. Nie masz szans tego wygrać statystycznie, ale cholera wie. No to statystyka zawsze po twojej stronie, 2. Kiedyś tam będzie. Ale szczęście po twojej. I tak sport trafiłeś, 7-3 dla mnie, ojej. Patrz, za 2 teraz, to jest trzeci olej znowu, boże. Trzeci olej, a my się spam tych olejów. Dawaj. No, aż sobie kotletu smażę pewnie na nich. No. A 2, 2 do oporu, aż tam się nie trafi. O, ty drogi. Jest. 7-4. 7-4. Prowadziłem 3-1, czy coś takiego. No, przez chwilę szczęście było po twojej stronie. To 4 teraz. O ty kurde, 7-5. Kazałem jest tylko jeden był? Jak powiedziałeś takiego farta? No, widzisz, po prostu RNG po mojej stronie. 5. 5. Pudło. 8-4.
Ty, bez beki, kiedy był jakiś epik ostatni? Okej, ten Clockwork, ale na 14 paczek, jedny pik na 14 paczek, kiepsko trochę. Zmienić reverse card, no, widzisz, że nieszczęśliwe. No, coś fakt. Zmieniam po tej paczce. Która? Trzy. Trójkę wybierz, panie. O, widzisz? 8-6. Nie wiem, czy miałem na oglądanie. Reverse. Jakiś chcesz? Chmurki? Szklane coś tam? Dalej. O, no. Może być tak samo. Dawaj, tak samo. Nice out. Ty, kiedy ostatnio tego... Kiedy ostatnio legenda była? 30 paczek temu chyba. No, ale no stary, na początku mieliście taki part, że wykorzystałeś sobie swój limit. Która? Czwórkę. Legenda. O, ty. No, złoty ryry też nieźle. Stary, ale to było niesprawiedliwe. O ile kasy bez stików to już doszło, kurde. No ty, drenie, 8-6, no dobra, przynajmniej dużo dasu. Dwójkę. Aj. Trójkę wybierz, o, patrz. Mikromaszyn. Podoba mi się ta karta mikromaszyn. Na arenie spoko. 9-6. Bardzo spoko, bo na arenie mało ludzi ma Rimwola akurat, nie? No. Który? 5. To już musi być legenda w tej paczce, no bez jaj, nie? 10-6, ale dobra, przynajmniej epiki są trochę częstsze ostatnio. Że tego, to jest, od razu będzie dust, bo to znaczy, że jest spoko. Bronson Blade? Grałeś kiedyś? Ej, na patrony, człowieku, przecież tam... Jakby to się będzie tak... Znaczy, nie wiem, jak to działa. Czy tak walnie... To jest, że jeśli ktoś miałby zginąć... Ale... Wiem, nie, to... Ale tam jest inny niezły kombo, bo tam jest coś takiego, że... jak zagra w to gówno, że za dwa many, no nie? Że nie mogą twoi kolesi zginąć w tej kolejce. No i Bouncing Blade, to masz pewność, wtedy, że zginie... Jak Bouncing Blade, tylko że nie wiem, on ma chyba wtedy ograniczoną ilość odbić? Nie, to on się odbija, dopóki jakiś jeden minion nie zginie. No tak, ale jak jest cały board twoich minionów, które nie mogą umrzeć. To przecież nie jest nieskończona pętla. Kumasz? Ej, dobra, ja muszę... zaraz wracam. Ale kurde, no... Dobra, to otwieraj. Szybko, tylko szybko teraz. Już się nie pytaj, szybko. Chyba muszę wychodzić. O, okej. Okay. Czas nagli? Patrzymy, szukam legendy. Ja muszę, bo coś pamiętam na chwilę. Zaraz za co? No ale poczekam. No bo powoli będę leciał. Raz. Dwa. Trzy. Mamy rzadko. Jebścizna. Mam nadzieję, że ominie go legenda. Dobra, z legendą na niego poczekam. Aczkolwiek od 40 paczek chyba nie było ani jednej. Paczki goblinu są zdecydowanie mniej przyjazne. Come on. Okej, ja sobie skinę zrobię. 300 już w jednej paczce. To było niezłe. Okej, 15 do końca. Tył znak też jest kiepski. Przetestujmy. Piratów jeszcze nie było. Ostatnie 15 paczek. No, od razu lepiej. Okej, okay. Macie stąd cenną lekcję. Jeśli chcecie po prostu otwierać paczki, żeby dostać dust na craftowanie, to czego wam potrzeba, kupujcie zwykłe. Odsetek legendarnych kart i złotych jest dużo większy. Brańcutka. Ej, to nie poczekałeś na mnie z otwieraniem? O, a to jest legenda, ale napiłem. O, miałem już traga. Miałeś traga? Drugiego, ty chamie, a ja nie mam żadnego. To jest nie fair. Co? Akurat trafiłeś na legendę. Pierwsza, tak? No, pierwsza z goblinów, ale zmieniłem cardback, dlatego że... Ty, wiesz co? Robię tak, jeżeli trafię drugą legendę, znaczy jak ty trafisz na moje karty, więc jakby nie patrzeć. Znaksa nie dropiło niestety, więc... Tak? Moment. Także jeżeli się trafi ta druga i przewidzę, że 6 legend w 80 paczkach. No, masz jeszcze całkiem sporo szansy. Jadę to testo i kupuję sobie euromilionera i proszę ciebie. Na pewno wtedy. Tygodnia jest poniedziałek, a on jest wtorek i piątek, jest losowanie, także jutro staję euromilionerem. Dobra, wtedy mi kupujesz 80 pakietów. Ja bo dobra, jak trafię tam na piątkę, człowiek, to nie wiem chyba. Tam jeszcze inaczej działa, ale. Milion funkcji. Jedna była dobra paczka, a ich nie było. Było trzy strusie w jednej. O! Strusie pędź wiatry, o kraki co ty. Ej, bez beki, te goblinie są beznadziejne, jeśli chodzi o paczki. No. Nic z tego nie zrobi. No ale słuchaj, no średnia, no popatrz się. Mamy 5 legend na... No 80. No że jeszcze nie skończyliśmy, nie? Ale... No nie, no w sumie tak jest okej, co nie?
Ale to dlatego, że te pierwsze 40 było mega forciarskie, ale gobliny są beznadziejne. W 34 paczkach jedną legendę i mało tak naprawdę jakichś epików filler. No ale to mówię, no to średnia suma summarum, mówię ci, średnia to raz na 20 paczek ci się trafi dobrego. Wow, złota. Uuu, to była niezła paczka. Z niebieskich. 3, tak? Dobrze znaczyłem? No, jeszcze jedna złota. Złota musztarda, o, epic kolejny. No to jest... Hunterem też nie gram. Nigdy nie próbowałem w tym deku, ale kiedyś spróbuję. Control Hunter, to musi działać. No, kiedyś, nie wiem, kiedyś to będzie działać. Ile tam ta karta kosztuje, many? Ten sniper? Mhm. Dwa. Takie no, wiem, dwa, to jest coś jakiego. Średnie, a sniper, no, taki zwykły drop za dwa, efekt ma nawet spoko. Spoko, no zadaj dwa damage'a, to magię masz... Nie, więc tak naprawdę masz najlepszy hero power w grze wtedy, nie? Póki on żyje. No ale oprócz tego w sumie weź uwagę, że bodajże Kapan ma hero power albo z tym. No ale masz o Hanajkę, no też fakt. Ale też możesz, masz ten Shadow Form coś, co możesz mieć na 3 nawet. Ale akurat Shadow Form jest kiepski. No, złoty Shadow Bomber, cieszy się? Będzie pył. Złoty, ty co pył? 400 nie, nie możesz go usunąć, musisz nim grać. Swag. Weź, zrób całkiem normalny deck Priesta i ze złotym Shadow Bomberem. Będą spadać z krzeseł. Jakby była karta, która zamienia, tak jak tamta kapłanka zamienia leczenie w damage, aby ta zamieniała damage w heala, no to może by to weszło, nie? Ostatnia paczka. No pozwól ci zrewiać nawet. Dynia na ostatnio? Halloween? Gobliny. Halloween. Tematycznie? No mów po kolei, ostatni wybór twój. 5, 1, 3, 4, 2. 5, 1... 4, 3, 2. 4, 3, 2? Mówiłeś co innego za pierwszym razem. Nie wiem, to 3, 4, 2. Gold. A, myślę, że same trogi będą. I legenda. Bu! Rare. Myślałem, że mniej więcej tych małpiszonów. No nic. Ty, ale Shadow of War jest gorszy od tego snipera. Znaczy, ja wiem. Bo spójrz, zatrzymany, ten sam efekt, a nie dostajesz miniona. I co więcej, nie masz procesu. Ale z drugiej strony zagrywasz po zagraniu dwóch, czyli wiesz, że grasz tam bardzo... Ale co zlipasz w sumie jest właśnie, że wtedy już tutaj pasówką się nie uleczysz, nie? Tak, i tracisz na stałe ten hero power, nie? A tym ziomkiem jeszcze dostajesz miniona, dostajesz, nie? Na board. No ale chodzi, że... To jest stary, tańsze, dostajesz miniona i to jest lepsze po prostu. Ale jak zagrywasz dwa te shadow formy, tak? Teraz to 6 many, dwie tury, to jest lipa moim zdaniem. Dobra, ale załóżmy, że jeżeli to tak naprawdę jakieś tak... Wow, dobra, to każdy... Dajemy? No, kartujemy złotą legendę jakąś. Dobra, ale to stary rozsadzi mojego kompa. Uwaga, 3-4 error. To co, jak poszło? Nie było poszło. Gorzej. Chyba to naprawili, nie było najgorzej. No, znaczy, mi się czasem 3-500 zacina, nie? A tu kurde. Ale to i tak będzie można odczarować jeszcze tam parę kart. 4,5 kafla. No jak chcesz, będzie można odczarować te niezłote kopie. No to dobra, tam dostaniemy. No dobra, ty się jeszcze tam pobawisz. I tak nie wiem, czy będzie stać się na kolejną złotą. Chociaż w sumie jakbyś te złote piki disenchantował. Na przykład jakbyś złotego Doomhammera. Ale szkoda wywalać te karty. Chcesz disenchantować? Disenchant tylko. Bo ja szamanem nie gram, mi się nie podoba ta klasa i... I raczej nie będę grał. Ale kiedyś zagrasz. Ale czekaj, nie, bo dobra, nie, to na razie nie, bo mam tylko dwie kopie. To nie. No, to dobra, słuchaj. To zrobimy. Robimy legendę i finito. Dawaj legendary, tylko wpisz legendary, bo ja nie wiem, czy w sumie chcę taką... zobacz, najpierw klasowe, tam mi brakuje. Klasowych? No, bo na pewno Lenorna? Nie. Nie? Stary, byś miał full złotego druida. Dawaj, dalej. Obu brakuje. Tych nie gram. To jest wszystko. Nice. O, paczki dostałem. A ty mówiłeś mi kiedyś, pamiętam to. Zyrion, a nie, dobra, Paladin też mam, rzadko gram, nawet nie lubię. No, dalej. Kriesto, dalej. Velen zrobił to w swoim koncie, fajny pomysł, ale... Zobacz, Wownika może by sobie zrobił. Galiwix, Alakir. O, tu masz obu. Oba wykraftowali. Możesz zrobić sobie? No, bo z neutralnych, nie? A centralnych, dobra, pokażę neutralne. O, sorry, z neutralnych się wszystkiego brakuje. Wszystkich najfajniejszych, na Tapaglema, na Storma. Stary, nie masz najlepszych kart w ogóle tutaj. No nie, no zwierzę. Przynajmniej Lurwoker został. Popatrz, no teraz kurde, kraftować za tą legendę zamiast dwóch zwykłych, no... Znaczy dwóch legend w sensie. Dobra, co jest dalej? O, 3 milion head, to stacja. O, stary, tego typa, widziałeś go kiedyś? Właśnie nie wiem, co ty, to jest. Ty mnie pytałeś tą kartę, czy nie? Tak, ja pytałem tą kartę. O, stary, musisz mieć na złoto. Zauważ mi. Ale co ona robi, powiedz mi to, bo ja nie wiem.
Tak stary, ma tak zarąbiste wejście, tak. Że tylko no. Dlatego ją warto mieć. Czekaj, ale... Co to za karta? Masz tą kartę? Nie, nie mam jej, ale zrobię ją, jak będę mógł. Kurde, to ja nie wiem, co ta karta robi, bo ja nawet nie wiem, jakie coś wiesz. Nie, no dobra, żeby... Nie, zapisać niespodziankę, chcesz wiedzieć? Mhm. Tylko mnie crafting na razie. No dobra, to sobie zabawę. Ona ci daje... Jest jakaś pula kart losowych, nie? I ona daje jedną kartę tobie, jedną przeciwnikowi. Aha. Z losowej puli kart. I one są zazwyczaj mega dobre, bo one na swój kowcon zrobi się dobre. Nie pamiętam teraz dokładnie, co one robiły, bo to jest strasznie rzadko grane. To jest Blinktron, tak? W sensie tu Blinktron daje broń. Stara Blinktron, tylko że tu nie masz takiej dysproporcji, bo te karty, które on ci da, są stosunkowo, one są w miarę równe, no nie? Siłą. Aha. To nie jest tak, że jedna jest OP, a druga jest gówniana. On sobie takie po prostu, jakby... Na pewno są, jako pojedyncze karty są mega dobre, wiesz, ich koszt jest tani jak do tego, co one robią. Ale, no, wszystko, ale wszystkie tak działają, nie? Tak na przykład Isery karty. Rozumiem, no, coś w tym stylu. Tak jakbyś zagrał Isery i każdy by dostał kartę Isery. Coś w tym stylu, nie? Jakby nie ma gorszej, nie ma lepszej. No, są gorsze, są lepsze, mówmy się. No, są, no dobra, no ta sarna jest. Ta sarna jest cienka. Oprócz Isery, co ciekawe, droga Isera też nie dostaje, jednak Isera. Tak? Ale tak. Nie widziałem, nie sprawdzam tego nigdy. Widzisz, raz miałem okazję sprawdzić i po prostu przegrałem. For science. Co, chcesz krowę? Okej, możesz jeszcze złotego Nessingwaya. Grałem na arenie, dostałem na arenie, wziąłem go złotkiego. Przez ciebie. Mogłem wziąć naprawdę fajną legendę. Black Knight'a mógł. Stary, dobry byliśmy wynik. Raz go użyłem, żeby sobie zwalił, bo tak ciebie na stół, ale bez zniszczenia, nie? Ale jaki surprise, co? Przecież mam goblina. Ej, co, nie fair, przecież mam go. Tego, daj wstecz. Jakiego goblina? O ten goblin, co tu masz? Tego, może masz go na złoto, a to są zwykłe karty. Nie, czy Jezus? Nie masz go. Tego? No, ja go dostałem z tego, za... No kurde, weź moją kolekcję bez kraftowania. Chyba, że pomyliłem z czymś. Możliwe, że go masz, czekaj. No, pomyliłem z czymś chyba, daj. Nie, mam fazę, masz go, bo to nie pokazuje ci tych, które już masz. Nie, czekaj, pokazuję. Wait, what? Gelbin? Ja? Co pokazany z papieru? Nie masz go. Fail. Ej, go dali za to, że w becie kupiłeś pakiety. To była nagroda za to, że w becie kupiłeś pakiety. I się go nie dało zidentyfikować. Posłuchali mu. Może ci się udało. Może mu dałem zidentyfikować, nie wiem, no nieważne. Może się dało. No nieważne, okej. Okay. Co, ETC? Dawaj, mij jaja. Czekaj. No idź pokaż dalej, bo w sumie wiesz, mam dużo kart, co mi brakuje, od bardzo, na przykład Black Knight'a bym chciał na pewno. A, no Black Knight'a masz, albo Four Reapera, też fajna karta. A z tych najdroższych masz wszystko prawie, nie masz najlepszego Nozdormu, ale pozostałem to. No, wykraftowany Maligos, wykraftowany Deathwing, nie. Serio, doczekam się dnia, kiedy on będzie kosztował mniej, albo miał lepsze staty. I wtedy będę go grał. To jest moja ulubiona karta z całej tej gry, tylko tak się... Znaczy, no za droga jest, no, ale spoko efekt ma, no nie? Bo ale bez nadziei ona jest. Stary, ona jakby kosztowała 6, jak miała staty 6-8, kosztowałaby, nie wiem, 7 many i wtedy to robiła, to by było okej. Okay. Bo miałaby spoko staty jak na swój koszt. Ale właśnie mi się efekt jej podoba, nie? Że jednak niektórzy gracze potrzebują bardzo dużo czasu, a to musiałby do takiego szybkiego... Tak, ale właśnie mi się jej staty nie podobają, bo przez to, że ktoś po prostu ma BGH, to z automatu gra i potem sobie myśli, nie? Jak on byłby 6-8, wtedy rzeczywiście koleś musiałby pomyśleć. Albo, żeby... Mam pytanie, czyli... Ale... Ja zagrywam tą... No. Zagrywam tą tego typka, chobot zrywa BGH i ten efekt już nie występuje? Nie, znika i to jest lipa. Z sensu, bo to jest takie, weź sobie Loteba. Kogo zagrywa, na przykład silencujesz go, to też efekt powinien znikać moim zdaniem, a nie znika, no nie? Wiem, a dlatego on jest slipny, nie? On powinien, on powinien mieć 6 ataku i ten efekt powinien na przykład tylko wroga. Jakby to tylko na wroga działało, to było zajebiste. Byle jeżeli na przykład ona zginie, w momencie kiedy ginie, żeby ten efekt nie przestał działać, w sensie, że do końca tej tury, w którym zginęła... Do końca gry. Do końca tury, nie występuje, nie? Do końca gry. Nie, no, ale powinien go zmienić. 5 sekund wykonał, nie? No, powinien go zmienić, żeby był chociaż grywalny, bo on jest teraz najgorszą legendarką chyba. No stary, 8-8 plus 6 tych kolesi spamuje, to porównaj to do tego, co w ogóle się nie umywa, nie? Jakiegoś streama oglądałem, czy koleś w jednej grze chyba zniszczył chyba z 30 tych pisklon człowieku z tego Onyx. To na pewno był Emil Rogue, no nie? I człowiek miał Vanisha i tak dalej, nie? Vanisha, wiesz, że Onyxa się pojawiam, to Onyxa do niego... Znowu. Stop, nie?
on znowu chodzi co do ręki resztaut, nie? Chyba taki śmieszny. No dobra, Black Knighta mi się wydaje jednak, że tak biorąc pod uwagę summa summarum... Co, Black Knighta jednak? Black Knighta, no bo to jest... Na co? Pewnie, wiesz, okay. To złoty. Złoty Black Knight. Dawno go nie widziałem. Widziałeś kiedyś, żeby ktoś ostatniego grał? Bo przestał być używany. Ale to tym bardziej większa niespodzianka, nie? Teraz druidzi są popularni, a jednak druidzi... Stary, nawet jak zabijesz tym Belchara, to i tak jest dobre. Pewnie, zabijesz... 4-5, zadaj 5 damage'u, nie? I tak jest mocne. A czekaj. Swag. Daj cofnij na chwilkę i pokażę, jak się ten ETC... Tylko tak jak wygląda, w sensie. Ale i tak Black Knighta zostawisz. Nie, ale przypadkiem go odkliknę. Zylon był za 5. Gdzie on, kurde, jest? 5,5. Ej, ty nie ma go. What? Ty, mówię, go się nie da na drugie chwilę. Nie, jakoś nazywa Elite, coś tam, nie? Ale motyw, ty, go się nie da mieć na złoto. Kuma, coś takiego. What? Wiem, co, on był nagrodą, jak byłeś na bliskonie złoty, nie? Mówię, dlatego się nie da go wykraftować. Ty, a widzisz, że ja może mam złotego goblina i dlatego mogę wykraftować normalnego. Nie, ty go nie masz w ogóle. No stary, on w twojej kolekcji nie był w ogóle. Patrz, na złoto też go możesz zrobić. A nie. Widzisz? Okay, no to rzeczywiście. Ty wiesz, że mam go złotego, nie? Ty, a może masz Taurena wtedy? Nie, no na pewno nie masz tego. Bym wiedział, że mam tą kartę. W sumie. Ej, kurde, ale lipa. Ty, no stary, chciałem go na złoto zrobić. To teraz trochę się załadowałem. To co, Black Knighta w końcu? Mhm. Kiepsko. Rent Black Hand na złoto. No ale to musimy mieć dragona na łapie i... Nie, on jest średni, ale fajnie wygląda. Znaczy nie, no, nie. Tylko mówię, to jest karta ogólnie słaba, no bo... Musi mieć, nie, że musi mieć dragona na łapie. Nie, to nie jest problem, to nie jest problem. Stole... Zostawiamy, tak? No zostawiamy. To nie jest problem, żeby mieć dragona na łapie. Stary, grasz deck z jakimś Serą, z Onyxią czy czymś takim, to prawie zawsze masz dragona na ręce. Dwa walki muszą wystąpić, przecież musi mieć legendarkę na stole wrzuconą i ty musisz mieć jeszcze dragona w tym momencie. A no tak, przykład... ale to kontruje sporo dobrych legendarek, nie? Jakiś, nie wiem, Low Teba zabija w Nahita, Sylwana, czego zawsze nie chcesz robić bez Serensa, ale... Puma, o ty! I Serens stary, bo na przykład jest BGH, tak? Ale on nie zabija wszystkich legendarek, on zabija wszystkie, nawet te, które się nie łapią w kategorię Big Game Huntera. To jest warte spróbowania, nie wiem, czy to jest dobre, ale to jest warte spróbowania. A to jest wygląda z tego, nie? Z Black Rock Mountain chyba. Tak, on jest zwykłym dostaniem się za nic, więc bez sensu go na złoto robić na razie. No, mam na to chyba. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Wtedy do kolejnego. Jeszcze z Bilonem coś może nagrałem w przyszłości. To kolejny oczywiście paczek? Dobra, może paczek. Jak Bilon pod zastaw swój dom da i kupi kolejne paczki, to... Zobaczycie następną część. Dobra, trzymajcie się, na razie. Na razie.